ta codzienność relacji, rozmów, wszyscy profesorowie i ksiądz rektor, który właśnie no, był tym spoiwem, to na pewno było widoczne i na pewno było, tak, to był dobry kontakt i to osoba, która się zapamiętała pozytywnie. To są takie albo cieniutkie niteczki, albo grubsze niteczki, albo wiązania, czy sznury, czy liny, które cały czas wypływają z tej postaci. To tylko trzeba pozbierać to i no, to był, dla mnie to był święty człowiek, no, ale to no, oczywiście jako rodzina to moje muzy milczą. No, księdza Romana Foryckiego, no, naszego profesora, poznałem będąc od 1969 roku alumnem naszego seminarium. I on był bardzo ważnym profesorem, wykładającym przede wszystkim te najtrudniejsze dziedziny filozofii, łącznie z logiką. Księdza Romana poznałem w 1984 roku, kiedy przyszedłem do seminarium jako student, jako alum pierwszego roku. Ksiądz Roman uczył mnie filozofii Boga, filozofii religii, metodyki uczenia się i wtedy teorii poznania też. Wtedy po raz pierwszy go poznałem, po raz pierwszy go tutaj spotkałem. Ksiądz Roman Forycki był moim rektorem w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku. W 1993 roku został poproszony przez ówczesnego biskupa Ełckiego, już dzisiaj świętej pamięci arcybiskupa Wojciecha Ziębę, no żeby objął ten urząd rektora i no był to czas także organizacji. Jeszcze seminarium ełckie istniało już od roku, ale ciągle trwał ten proces organizacji. Księdza Romana Foryckiego poznałem w roku 1998, bo to był rok, kiedy ja przyszedłem do seminarium. On osobiście mnie nie przyjmował, ale potem od tych pierwszych tygodni, dni wakacyjnych, ale już dla kleryków, już takich już rzeczywiście akademickich, już mieliśmy okazję poznać rektora. Na początku dla młodego człowieka to była no, oczywiście urząd, ważna osoba, a dopiero z czasem te lata seminaryjne pokazywały, że jest to naprawdę osoba o wielkim charakterze, dobrym, pięknym charakterze. No, początki poznania to przyjście do seminarium, kiedy tutaj przybyliśmy w roku 1980, 1 października. Ksiądz Roman był wtedy już od 1978 roku rektorem seminarium. Także spotkaliśmy księdza Romana, on nas powitał wtedy na obiedzie jako rektora seminarium i pierwszy raz zobaczyliśmy go, a później oczywiście były spotkania i różne konferencje, tak to wszystko przeżywaliśmy razem z nim. Z Romanem myśmy się poznali wcześniej, bo w latach, na początku lat 80. to spotkanie było dosyć dziwne, bo on był profesorem ATK. I kolega mi powiedział, który był na seminarium w Instytucie Badań Literackich, spytał, czy ty znasz Romana Foryckiego. I okazało się, że ja nie bardzo znałem Romana, ale on nas kontaktował i wtedy można było nawiązać kontakt. I ten kontakt z kuzynem do śmierci myśmy utrzymywali dosyć skrupulatnie i dla nas to było bardzo ważne, że przy dużej rodzinie, 10 nas było, 5 dzieci i wtedy chyba gdzieś 8 wnuków albo trochę mniej, ale na pewno coś koło tego. I kontakt z Romanem był no, decydujący, jeżeli chodzi o wychowanie młodzieży, ponieważ ja jestem wychowawcą, bo pracuję z młodzieżą na co dzień do dzisiaj, ale ten kontakt z Romanem był niezwykle cenny, jeżeli chodzi o wychowanie
religijne, ale w takim rozumieniu duchowe i w wartościach religijnych, które na szczęście u nas w rodzinie zostały utrzymane i można powiedzieć, że wszystkie nasze dzieci nie przynoszą wstydu Romanowi. Gdy w 1992 roku powstała diecezja ełcka, biskup ełcki, biskup Wojciech Zięba, poprosił biskupa łomżyńskiego o pomoc w zorganizowaniu między innymi Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku. Gdy został rektorem seminarium, Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku i tamto funkcję pełnił przez lat 10, bardzo dobrze się tam zapisał. Do dzisiaj go wspominają absolwenci i księża tamtej diecezji z ogromną atencją, z ogromnym uznaniem, że był takim człowiekiem integralnym, człowiekiem rozmodlonym, człowiekiem mądrym, który właśnie tę mądrość, Sofia, prawda, to jest synonim mądrości, przekazywał innym. Pełniąc teraz urząd rektora też już od jakiegoś czasu, to też jest taka próba poszukiwania tych dobrych wzorów u poprzedników, u tych, których się zna. No i niewątpliwie muszę tu przyznać, że właśnie to ten spokój, to takie opanowanie, czy znalezienie czasu dla kleryka, wysłuchanie. To, czego ja byłem świadkiem za czasów rektorowania księdza Romana, no, to od niego starałem się przejąć, natomiast no, jak to mi wychodzi, to już nie mi oceniać, ale dla mnie, jako właśnie kogoś, kto teraz musi rektorować, to naprawdę w tych momentach jest on takim, do dzisiaj jest on, pomimo tego, że nie ma go z nami, ale jest takim wzorem, autentycznym wzorem i takim rektorem, z którego właśnie się czerpie wzory. To już to samo dużo mówi o człowieku. Był to bardzo piękny czas. Ksiądz Roman jako rektor, jako człowiek był bardzo zawsze życzliwym nie tylko dla swoich najbliższych współpracowników, ale też również i dla seminarzystów. Nie potrafił odmówić nikomu, ktokolwiek przyszedł do niego prosząc o cokolwiek. Czyli miał taką postawę człowieczeństwa bardzo otwartą. Jeżeli uważał, jeżeli ktoś przychodzi o cokolwiek prosi, to znaczy, że trzeba mu w tym względzie pomóc, wyrazić na to zgodę. No, klimat był taki na pewno domowy. Był dobry pod różnymi względami, jakby nie tylko oczywiście pod względem księdza rektora, ale samo to, że było nas sporo w seminarium i klerycy uczyli się jedni od drugich, starsi wychowywali młodszych. Być może tego też zostali nauczeni właśnie przez przełożonych, żeby tak robić, bo przełożeni starali się zwracać uwagę, żeby właśnie była taki moment wychowywania jedni drugich, szanowania siebie, ale jednocześnie bycia przyjaciółmi, więc no to przełożeni musieli wprowadzić jakby taki moment współpracy. Natomiast no właśnie, no seminarium funkcjonowało, wszystkie struktury już właściwie już były ukształtowane, zmieniali się co jakiś czas wykładowcy, no bo pewnie różnie to diecezja musiała jeszcze posiłkować się księżmi, którzy byli z zewnątrz, powoli dopiero kadra nasza ełcka się kształtowała, no ksiądz rektor był takim spoiwem tego. Być może, nie znam tego aż tak dokładnie, być może w niektórych sprawach administracyjnych polegał bardziej na innych, że on sam jakby już tego nie brał na głowę. No właśnie, bo miał różne sprawy inne. Ale tak funkcjonowało wszystko, to był dom, zawsze chętnie się wracało. I naprawdę każde spotkanie z księdzem Romanem Foryckim, czy gdzieś przypadkiem, czy w środku, gdzieś diecezji, nie w Ełku w sensie, tylko gdzieś tam potem w innych miejscach, zawsze to były takie dobre spotkania. On był zawsze naprawdę tak otwarty i pamiętał raczej wszystkie imiona i znał tych kleryków, więc no, widać było, że to jest człowiek po prostu, który żyje też naszym życiem, a swoją pracę robi. No, to,
czyli był wychowawcą, był przełożonym i rzeczywiście no, wykonywał tą pracę. I to miejsce było dobre, kształtowało. Tak, myślę, że tak można odpowiedzieć. Był takim ojcem. Na pewno stawiał wymagania, ale czynił to właśnie w taki sposób nienachalny. Czy właśnie nie dawał chyba poznać, że to od niego wszystko zależy, że wy mnie się bójcie. Nie, absolutnie takiego stylu nie było właśnie. I to było z od razu, no z od razu, czy tam po jakimś czasie rozpoznane, że nie ma co się bać, że to nie jest urzędnik na stanowisku, od którego właśnie zależy los kleryka, ale że można do rektora pójść, żeby normalnie rozmawiać, żeby też poprosić o jakąś poradę, o jakąś wskazówkę, co ksiądz rektor myśli. I on naprawdę wtedy różnie reagował, ale wchodził w taką poważną dyskusję właśnie. I najpierw wysłuchiwał, najpierw cierpliwie wysłuchał, jeszcze zadał jakieś pytania. Taka trochę no, metoda sokratejska nawet tam gdzieś była, że jeszcze raz jakby tego nie rozumiał, ale on doskonale to rozumiał, tylko właśnie teraz jakby po czasie to rozumiem, że chciał jeszcze bardziej wyczuć ten cały kontekst, co jest w tym sercu czy w głowie tego kleryka, człowieka, który przyszedł do niego. I no, nigdy jakoś autorytarnie tutaj się nie zachowywał, mówił, że tak masz czy inaczej, zostawiał tę decyzję, ale dawał dużo takich wskazówek czy motywacji, zobacz, jakby należało postąpić. Odwoływał się też to był takie chyba jego hobby, do wielu świętych i naprawdę tych świętych błogosławionych stawiał nam klerykom jako takie konkretne wzory i potrafił bardzo celnie, bardzo trafnie dopasować jakby do sytuacji czy do problemu, może nazwijmy kogoś, postać właśnie jakiegoś świętego, no i wtedy no, wybór oczywiście zależał od tego, kto przychodził, ale no, pomoc była olbrzymia, więc w tym sensie to taki no, ojciec, ale z takim właśnie przemyśleniem i z takim nieodbieraniem wolności tym, nad którymi no, prawda, ostatecznie musiał podjąć decyzję i przedstawić biskupowi do posług święceń, no albo powiedzieć, że no przepraszam, ale niestety no, dalsza formacja tutaj no, nie wychodzi, więc dziękuję. Musiał takie decyzje podjąć, natomiast myśmy go no, tutaj, to nikt się nie bał, ale podchodził właśnie z taką ja jakoś tam nie przypominam, żeby takie jakieś były no bardzo egzystencjalne, nazwijmy to, problemy, które bym z nim omawiał, ale znam przypadki kolegów, kapłanów, którym myślę, że dużo z moich wtedy kolegów, że dużo im pomógł, wyprostował, są dzisiaj księżmi, myślę, że dobrze pracują i pewnie by powiedzieli, że duża zasługa w tym była księdza rektora Romana Foryckiego. Pamiętam, że jak Roman był w Ełku, miał problemy dotyczące młodych klerków i zastanawiał się, czy wtedy, to było dawno, nie trzeba by było otoczyć ich taką też posługą nie tylko duszpasterską, oczywiste, ale psychologiczną. To wyprzedzało bardzo wcześnie to, co potem nastąpiło. To rzeczywiście dzisiaj to jest oczywistość, ale wtedy Roman szukał takich rozwiązań, które byłyby bardzo korzystne dla tego seminarium, gdzie był rektorem. Ksiądz Forycki wtedy doprowadził praktycznie wszystkie wykłady z filozofii poza historią filozofii, którą miał ksiądz Harchut, antropologią i etyką. Wszystko inne to miał ksiądz Forycki. Później doszedł ksiądz świętej pamięci Józef Świerkosz, który metafizykę przejął.
Także jak teraz mamy tutaj tych profesorów kilku, którzy prowadzą różne działy filozofii, no to on to wszystko ogarnął. No i dla nas najbardziej takim, bo to na pierwszym roku mieliśmy akurat, takim trudnym do zrozumienia był przedmiot, który nazywał się logika i metodologia nauk. To prowadził ksiądz Roman Forycki. Dla nas to było naprawdę, uczyliśmy się tego na pamięć i zapisywaliśmy wszystko, co mówił, aby potem to jakoś tam zrozumieć, a jak się nie dało zrozumieć, to nauczyć się na pamięć i na egzaminie to odpowiadać. Pamiętam taką sytuację, że poszliśmy na pierwszy wykład z teorii Poznania. Siedzimy na tym wykładzie, duża grupa studentów, alumnów, no i wychodzimy po tym niemalże spoceni. I mówimy, Boże Święty, to jakiś chyba zupełnie przedmiot, który posługuje się obcym językiem. Nic z tego nie rozumieliśmy. Język filozoficzny, bardzo specyficzny, bardzo konkretny, bardzo precyzyjny, jak to ksiądz Roman Forycki potrafił. Ksiądz Roman Forycki, będąc właśnie takim rasowym naukowcem, był człowiekiem skupionym zawsze na jakichś swoich abstrakcyjnych, często przemyśleniach i niewiele zwracał uwagi na realia najbliższego otoczenia. I z tego już wówczas słynął, jako w końcu stosunkowo młody człowiek. Tu mógł zacytować taką nieszczęśliwą w zasadzie dla niego anegdotę, gdy wracał do Polski z jakiejś podróży zagranicznej, chyba z Rzymu, i znalazł się na dworcu głównym w Wiedniu, z którego odchodziły pociągi do Warszawy, wtedy się pociągami oczywiście jeździło, on w swoim roztargnieniu zostawił walizkę, gdzieś tam ją postawił i poszedł do kabiny telefonować. Gdy wrócił, nie było już walizki, ale w walizce był jedyny egzemplarz jego tezy doktorskiej. I w związku z tym musiał to odkupić bardzo ciężką pracę odtworzenia tego właśnie doktoratu, który później uzyskał. Wiemy przecież ile razy, że on nie przykładał wagi do wielu takich poważnych spraw, urzędów. Nie przykładał wagi w sensie takim, że jest, no to trzeba zrobić, ale też z drugiej strony nie zabiegał go, nie pilnował. To gdzieś w eterze chyba jest, że jakąś pracę swoją, czy habilitacyjną, czy jakąś gdzieś tam zagubił i w ogóle się do mnie przejął i pisał następną, czy jeszcze raz. Ja to już to nie znam tego momentu, ale właśnie on taki był. Takim był człowiekiem mistykiem, zatopionym w Bogu, a więc takim, który idąc gdzieś tam, prawda, czasami nie wiedział, która jest na przykład godzina. Była to godzina na przykład druga w nocy, a on sobie idzie i myśli sobie, że to jest normalnie w dzień, bo gdzieś tam pracował, albo pisał jakiś artykuł, albo pisał konferencję. No i zapomniał się i tam był. Był filozofem i no tak o filozofach coś mówi, że czasami bujają gdzieś tam w obłokach czy w chmurach. On też sprawiał wrażenie takiego czasami pogubionego, niby nie wiedział, co się dzieje. Wiadomo, klerycy to wyczuwali, że jakieś takie sprawy związane przede wszystkim z wyjazdami, no to wtedy staraliśmy się samego rektora załatwić, bo było łatwiej, bo było szybciej. On miał, mimo że nie miał serca, żeby odmawiać, więc na wiele się zgadzał, ale pomimo tego wszystkiego zawsze wiedział, czy wyczuwał, czy jakoś nie pozwolił gdzieś tam odejść w rozmowie na jakieś poboczne wątki. Umiał skupić się na takiej rozmowie, umiał wysłuchać człowieka, umiał też doradzić. Że to był człowiek no, żyjący faktycznie trochę jakby poza tą codziennością. On po prostu nie przejmował się drobiazgami. To pierwszy taki moment był, kiedy szedłem za nim po schodach na górę, po obiedzie bodajże, jakieś te parę metrów za nim. On skręcił w lewo do swojego mieszkania, miał podejść jeszcze kilka metrów, a ja w prawo, żeby przejść do pokojów kleryckich. No i minęliśmy się, rozminęliśmy się, każdy poszedł w swoją stronę, a ja nagle słyszę, że ksiądz rektor podchodzi do drzwi swojego mieszkania, no bo wiedziałem, że idzie do swojego mieszkania i zamiast je otworzyć, to puka do siebie albo dzwoni dzwonkiem, to nie pamiętam dokładnie. Aż się zatrzymałem, odwracam się, czy ja dobrze słyszę. No i rzeczywiście, tak
chwilę się przytrzymałem, patrzę, ksiądz rektor stoi i właśnie puka do siebie, czeka, że mu ktoś wpuści, aż dopiero po chwili się złapał za głowę, tak jakby chciał powiedzieć, oj, przecież ja tu mieszkam, i normalnie wszedł. Więc to takie mam osobiste wspomnienie właśnie tych radosne, których oczywiście jest więcej, ale nie chcę jakby tylko o tym mówić. To był też miłośnik Palottiego ogromny, miłośnik zjednoczenia, ile on spędził czasu na analizie tego zjednoczenia apostolstwa katolickiego, relacji, stowarzyszenie, zjednoczenie, słynny nasz temat palotyński, ale pamiętam, że on powiedział jedną bardzo ważną rzecz. To nie pomogą żadne struktury, nie pomogą żadne teorie na temat zjednoczenia, nie pomoże super rozpisane prokury Palottiego. Jeśli nie będzie zjednoczenia Twojego z Bogiem i Twojego z ludźmi, to nie będzie zjednoczenia apostolstwa katolickiego. Zjednoczenie rozpoczyna się w zjednoczeniu z Bogiem i w zjednoczeniu z ludźmi. I to on tak żył. To był jego klucz, ale on był do tego bardzo przekonany. No i faktycznie, jak będziemy analizować zjawisko, rzeczywistość zjednoczenia apostolstwa katolickiego, to w tym samym słowie kryje się właśnie ta jedność i zjednoczenie z Bogiem. On położył duże zasługi w budowaniu zjednoczenia apostolstwa katolickiego. To było przekształcenie tak zwanych dobrodziejów na członków zjednoczenia apostolstwa katolickiego. To znaczy z tej postawy pasywnej i odbierającej przekształcić ich we współczesnych apostołów świeckich. On nie klerykalizował ludzi, z którymi miał do czynienia, tylko właśnie ukazywał im powołanie człowieka świeckiego z jego wszystkimi właśnie darami natury i łaski. I w związku z tym też dużo pracował nad tym, jak przygotować formację ludzi świeckich. Do tego też należy dotrzeć do tych jego tekstów, które dzisiaj na pewno też będą bardzo aktualne. O Palottim doskonale był zorientowany, no bo przecież zajmował się zjednoczeniem apostolstwa katolickiego. Zajmował się bardzo tak głęboko charyzmatem Palottiego i kiedyś czytałem, a tutaj właśnie jest święty Wincenty Palotti, apostoł wiary. Przeczytałem jakiś jego artykuł albo notatkę, gdzie on napisał, że praktycznie rzecz biorąc, nie mamy takich pogłębionych publikacji czy artykułów o Palottim jako człowieku wiary. No ja tak to wziąłem i właśnie od niego wziąłem tę myśl, żeby ten tytuł, bo akurat z księdzem rektorem aktualnym jesteśmy redaktorami tej książki, no i mówię, no to nadamy ten tytuł i artykuły w tym nurcie. No ale skoro tak dajemy, no to musimy znaleźć jakieś tutaj myśli księdza profesora Foryckiego. No i oczywiście znalazłem rekolekcje, które wygłosił dla Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego w Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej, a to akurat tak się składa, że to jest moja rodzinna parafia, i tam wygłosił te rekolekcje. Te rekolekcje były spisane i poprosiłem, aby no tam ktoś to już to wydał, to było chyba wydane w takiej broszurce, poprosiłem, aby pozwolili nam to zamieścić. Z taką adnotacją jest to zamieszczone i te rekolekcje dokładnie in extenso są tutaj wpisane. Także tutaj pod tym względem jego obecność w tym 50-leciu, no pewnie z nieba, ale również i taka materialna jest tutaj zawarta. W księdzu Romanie widziałem naprawdę bardzo dobrego kapłana. W nim po raz pierwszy też poznałem Palottynów tak naprawdę, bo rzeczywiście jako Palottyn był tutaj obecny w diecezji ełckiej i z jednej strony nie narzucał się z tym nigdy, nie mówił zbyt dużo może o świętym Palottim i o charakterze czy o apostolstwie,
Natomiast to tak jakby z rezerwą albo jednocześnie z pewnym szacunkiem, że wiedział, że jest rektorem seminarium duchownego diecezjalnego. Natomiast w jego postawie, w jego pobożności to było widać, to jest kapłan uformowany, że ma swoją religijność. Bardzo często widzieliśmy go modlącego się jako klercy, patrzyliśmy na niego zawsze z takim podziwem, zawsze miał dla nas czas. Dla mnie jest to naprawdę człowiek głębokiej duchowości, to apostolstwo świeckie, bardzo był zaangażowany, tą duchowość palotyńską też, chociaż on tutaj jakoś przesadnie nam nie narzucał, ale między wierszami mówił. Natomiast był bardzo też ludzki, od tej strony ludzkiej właśnie, zaangażowany w to, co robi, życzliwy, pomocny, same superlatywy można o nim powiedzieć. Bardzo inteligentny, też człowiek bardzo inteligentny, zresztą jest autorem wielu artykułów, wielu opracowań, recenzji naukowych, ale też mówił piękne kazania, piękne homilie, które można było tak łatwo jakoś odczytać. Z tym, że tutaj też jeden taki, taka moje takie wspomnienie. Bardzo lubiłem, jak w kaplicy seminaryjnej w czasie takich dyżurów przełożonych ksiądz Roman Forycki właśnie przewodniczył mszy świętej, czy głosił homilię. Najczęściej to robił bez żadnych takich materiałów pomocowych i to wychodziło kapitalnie, krótko, sensownie, bardzo czytelne, bardzo takie pobudzające do myślenia. Ale były też takie momenty, gdzie były jakieś poważniejsze, prawda, okolicznościowe homilie, kazania, gdzie miał to już bardzo przygotowane, przygotowane powiedzmy tak, bo jest jakaś uroczystość, więc trzeba się przygotować. I wtedy potrafił przesadzić z taką naukowością, z taką dokładnością i już te wystąpienia, te homilie były na pewno bardzo wartościowe, bardzo bogate w treść teologiczną, ale już takie trudniejsze do odbioru, trudniejsze do zrozumienia, więc takie z marszu, jak to powiem, bez przygotowania, takie komentarze do Ewangelii były w jego wykonaniu fascynujące. Bardzo ciekawe, bardzo to mile wspominam. Krótko, zwięźle, ale jakże logicznie, jakże trafnie potrafił skomentować jakiś fragment Pisma Świętego, Ewangelia najczęściej czytania. I to docierało do nas, kleryków. Ja jeszcze pamiętam te kazania księdza Romana właśnie w Ołtarzewie. To były kazania dla robotników. I myśmy z taką wielką radością jeździli wtedy na mszę, ponieważ on miał taki język przemawiania do tych ludzi, który nam bardzo odpowiadał, a nie zawsze tutaj w kościołach w Warszawie akurat te kazania były na takim poziomie, które trafia bardzo do ludzi. Ja na przykład uwielbiałam jego kazania, bo można było z nich wyciągnąć rzeczywiście sedno sprawy i one były takie głęboko religijne. Ja go często spotykałem w kaplicy wieczorem, kiedy przychodził do kaplicy, chwilę był w kaplicy i z kaplicy brał lekcjonerz i wchodził do zakrystii tej przy kaplicy, tutaj w naszym domu księży i braci, i przeglądał teksty na jutrzejszy dzień, teksty biblijne, i robił zapiski. Przygotowywał się w ten sposób do homilii. Czy ta homilia była następnego dnia, czy za dwa dni, ale on przygotowywał się do każdej homilii bardzo skrupulatnie. Czytał ten tekst, próbował go odczytać, zrozumieć. Z tego tekstu wyciągał te rzeczy, które go dotykały, które sądził, uważał, że będą ważne do pogłębienia w kontekście, w którym żyjemy, i do ludzi, do których mówił. To skrupulatnie zapisywał i skrupulatnie przygotowywał się do każdego swojego wystąpienia, do homilii, do rekolekcji.
I pamiętam rozmowy, on mówi, ja się często pytam biblistów, on się dopytywał też biblistów o pewne precyzje w wyjaśnieniu niektórych zdań w Biblii, czy w Ewangelii, czy słów, czy rozumienia pewnych sytuacji biblijnych. I czasami dopytywał się tych biblistów i bardzo czerpał od nich mądrość i wiedzę. Zawsze ostatecznie mówił, że najlepszymi egzegetami, najlepszymi wyjaśniaczami Pisma Świętego to są święci. To są święci, którzy... I to chyba ciekawe, bo chrześcijaństwo, jak wiemy, to nie jest doktryna, tylko to nie jest jakiś światopogląd, ale to jest droga. To jest pewien sposób życia, który wynika z Ewangelii. I on go testował u świętych. On w tych świętych widział, jak oni te Ewangelie interpretują raz swoim życiem, a dwa też swoimi słowami, czy też wielkimi dziełami, jak to mamy u doktorów Kościoła, czy wielkich świętych, którzy zostawili nam swoją spuściznę duchową. I on tam szukał też wyjaśnień i światła w zrozumieniu Pisma Świętego. Miał taki dar mówienia pięknego słowa, czy to w czasie kazań, czy prowadząc rozważania drogi krzyżowej, czy też przy innych okazjach. To, co wypowiadał, wypływało z jego wiary, z jego osobistego doświadczenia i do tej pory wiele jego takich określeń, jego stwierdzeń, mimo że już lat minęło wiele, pozostało w mojej pamięci. Także od tej strony był też takim dla nas wszystkich pewnym odniesieniem człowieka modlitwy, takiego można powiedzieć męża Bożego. Jeśli bym miał odpowiedzieć jednym zdaniem, a może lepiej, jednym słowem, bym powiedział, z księdzem Romanem można było porozmawiać o wszystkim. O wszystkim. To był człowiek szerokich horyzontów. Wiemy, jego ogromna erudycja, wykształcenie filozoficzne, teologiczne, w duchowości, ekumenizmie, ale też bardzo takim racjonalnym podejściu do wiary, ale z drugiej strony bardzo duchowym. Człowieku, który właśnie łączył różne sfery. Dla niego różnorodność podejść to był klucz, to było bardzo ważne. On słuchał różnych głosów, różnych wypowiedzi, różnych punktów widzenia, różnych perspektyw i z tego ciągle układał sobie na nowo, nie, treść wiary, na nowo pojęcie o rzeczywistości, na nowo świadomość tego, w czym żyje, co to jest rzeczywistość, co to jest wiara, co to są relacje międzyludzkie. O wszystkim z nim można było pogadać. Też o kawałku sernika, też o grze w ping-ponga, bo i takie mieliśmy sytuacje, że bardzo często graliśmy ze sobą w ping-ponga. On bardzo lubił tę dyscyplinę sportu. Także schodziliśmy na dół w domu księży, na dół jeszcze tam był stół ping-pongowy w takich warunkach bardzo surowych, ale to nam nie przeszkadzało, żeby bardzo gorące były pojedynki. I faktycznie był sprytny, był dobry, miał dobre ściny i bardzo się tym cieszył, bardzo lubił ten sport. Był człowiekiem dialogu, ale zawsze był z pasją, bo zawsze miał się wrażenie, że jest trochę zacietrzewiony w tych dyskusjach. Ten kosmyk włosów zawsze mu spadał na czoło, ale kształtował nie tylko swój umysł, ale również swoje ciało. Grywał w tenisa czy w siatkówkę na naszym boisku. I był pełnowartościowym, pełnowymiarowym człowiekiem. Określiłbym księdza Romana Foreckiego jako ogromnego, jako pięknego człowieka, dobrego człowieka. To było dla niego chyba najważniejsze w życiu. Na tym budował wszystko. Nie wiem, czy ostatecznie on to zasadzał, opierał na wcieleniu Chrystusa, na tym, że chrześcijaństwo jest religią wcielenia, chrześcijaństwo jest religią człowieczeństwa, do najwyższych poziomów wyniesionego.
tu w Jezusie tak to się stało i to jest nasz model i wzór. I on niesamowicie cenił człowieczeństwo i dbał o to, żeby jego człowieczeństwo, on jako człowiek się rozwijał. Dla niego mniej ważne były tytuły, stanowiska, funkcje, jakie pełnił. Dla niego najważniejszą funkcją, stanowiskiem, największym tytułem, jaki mógł zdobyć, to było człowieczeństwo. Człowiek, który kocha Boga i ludzi. Klerycy lubili księdza rektora Foryckiego i jak chcieli coś koniecznie załatwić po ich myśli, to wiedzieli, że prędzej załatwią księdza rektora niż wicerektora. Co nieraz budziło, że tak powiedzmy, takiego wewnętrznego poczucia humoru, że wiedzą, gdzie udać się, żeby załatwić takie sprawy, które gdzie indziej by nie załatwili. Ale to wynikało z takiej bardzo szerokiej życzliwości i zrozumienia to, co wcześniej powiedziałem, że ksiądz rektor Roman podchodził do wszystkich, którzy przychodzili, to jeżeli przychodzi i o coś prosi, to znaczy, że on wie, że to jest dla niego potrzebne. Nie? A jeżeli potrzebne, no to nie można odmawiać. Był dobrym człowiekiem, jego uśmiech, taka radość biła z niego. Dobroć taka codzienna w gestach, w życzliwości, w czasie, który ofiarowywał innym ludziom, no właśnie klerykom chociażby, no gdzie my byliśmy, kim my byliśmy, no to tak jak mówimy, proch ziemi, tak, wobec rektora, przełożonych, a on nigdy nie dał tego odczuć, że jest kimś ważniejszym, że jest właśnie takim już uformowanym kapłanem, on był zawsze dla ludzi. I ta dobroć, myślę, to też jest takie cenne, była widoczna także w takich momentach, że klerycy nieraz księdza rektora gdzieś tam naciągali na pewne rzeczy, a to na zwolnienie, a to, żeby gdzieś wyjechać, a to, żeby czegoś nie zrobił, jakiegoś egzaminu. I to było widać, że on czasami chyba widzi, że jest troszeczkę naciągany, ale właśnie on zawsze szukał dobra w drugim człowieku, więc jeśli ktoś go prosi, no nawet niech tam coś kręci w tym wszystkim, ale potrzebujesz, no to idź, wyjedź, jeśli masz potrzebę, albo idź coś załatw teraz, w tym czasie nieregulaminowym. Czyli właśnie często takie mam wrażenie, że dobroć człowieka przejawia się też w tym, że jednak no, da się chyba jakoś tam naciągnąć na pewne rzeczy, to znaczy, że jest po prostu dobry, otwarty. I u księdza rektora Romana to było widać. Poszedłem się zwalniać, no niestety, na jakiś wyjazd do domu, i jako argument podałem, że no potrzebuję pieniążków z domu na, zdaje się to jakiś strój liturgiczny wtedy, czy to związane było z posługą, czy z czymś. No i ksiądz Roman wysłuchał mnie i zadał pytanie, to ile ci potrzeba? No i wtedy zaskoczył mnie, bo te pieniądze były takim pretekstem po to, żeby gdzieś tam wyjechać do domu. No i dopiero stanąłem w tej prawdzie, że no tak, myślę, że rektorze, ale chciałbym jeszcze odwiedzić, spotkać się. No dobrze, no to jedź. Ale to też właśnie świadczy o tej dobroci, że no, za od razu potrafił też wyjść z taką propozycją pomocy i też wiem i to byłem świadkiem, że dla wielu ludzi, którzy wiadomo przychodzili do dzisiaj, przychodzą czy do seminarium, czy gdzieś do parafii, do kościoła, ksiądz rektor Roman no, wspomagał ich po prostu, czym miał, wspomagał jakimiś ofiarami, pieniążkami, może jedzeniem, no to już mniej, no bo to seminarium, to zawsze tam kuchnia czy furta potrzebującym, no staramy się do dzisiaj oczywiście, kto tam przychodzi, to żeby czymś tam się podzielić, czym mamy, no nie, ale on też dzielił się i czynił to też z taką radością i satysfakcją. On dla mnie był człowiekiem, który się spala, to nie jest człowiek, który się kopcił. Dla niego życie było za krótkie, on wiedział, że on musi, on cały czas był w biegu, on cały czas był zaangażowany w różne sytuacje, w różne spotkania, w różne grupy, w różne działania. Pamiętam, że taka była sytuacja, kiedy jakoś pogorszyło mu się zdrowie w pewnym momencie, to znaczy z wyczerpania chyba, bo on był nieustannie właśnie dawał się ludziom, ale doszło do takiej sytuacji, że bardzo tak zachorował, opadł z sił. Związane było to też z podwyższeniem bardzo wysokim jego ciśnienia. No i także
jakby przestał funkcjonować. Pamiętam, że wtedy przyszedłem do niego do pokoju odwiedzić go i oceniając też sytuację z rozmowy z nim i pytając się go, ostatecznie był otwarty kalendarz, w którym miał zapisane różne aktywności na najbliższy tydzień. Pokazał mi, że on ma tyle rzeczy, także to nie ma opcji, on to musi zrobić. No i wtedy pomyślałem, że to może być bardzo dla niego trudne, albo wręcz na granicy wytrzymałości. Zaproponowałem wtedy, żeby podzwonić w te miejsca, tam był też zagraniczny jakiś wyjazd na Litwę chyba, czy na Ukrainę, jego spotkanie rekolekcyjne jakieś, czy z grupą. No i wtedy wykonałem kilka telefonów, żeby poodwoływać te rzeczy na ten najbliższy tydzień, żeby on mógł zebrać siły, wypocząć i wrócić do pełni sił. No i tak też się stało. On przystał na to, zdecydował się, że to będzie chyba najlepsze rozwiązanie. I po tygodniu faktycznie wrócił do sił, wrócił do zdrowia i zaczął na nowo to, co robił wcześniej, czyli człowiek w drodze, pielgrzym. To też taka ciekawostka jest, jeżeli chodzi o niego. Nie wiem, czy prawdziwa, ale tak nieraz opowiadają, ale to nie tylko o nim tak opowiadają, że przyjmował różne posługi, prawda, i zapisywał sobie w kalendarzu. No i że pewnego razu właśnie mówi tak, że no to mam zajęte, ale zobaczę w drugim kalendarzu jeszcze. I tak się to zdarzyło, że miał w jednym kalendarzu napisane i w drugim kalendarzu w tym samym terminie. No i potem przychodzi, był tak jeden taki przypadek, przyszedł do mnie i mówi, że jedź do Filipinów. No bo ja wziąłem, mam dwie posługi, tu i tu, no a tam musi ktoś jechać, nie? Tam trzeba rekolekcję wygłosić. No ja mówię, no jak przecież ja tam w ogóle nie jestem zorientowany, no tam mi jakoś tam pomógł, wskazał, pokierował, no i pojechałem tam. Ale właśnie dlatego, że brał bardzo wiele tych wszystkich różnych funkcji, prawda? To jest takie też, no można powiedzieć, podziwu godne, prawda? Że człowiek, który wszędzie był zaangażowany, nawet nieraz za dużo tego brał, nie? Wiem, że w tym czasie, kiedy myśmy byli w seminarium, nie wiem, czy on był wtedy jeszcze rektorem, ale w każdym razie była sytuacja, gdzie przez te takie bardzo no, zaangażowanie totalne, on zupełnie wysiadł zdrowotnie i tam była sytuacja taka, my tam jako młodzi nie bardzo byliśmy to wtajemniczani, ale gdzieś tam podsłuchaliśmy, że to było prawie na granicy życia i śmierci. Że no cud jakiś tam, że on wtedy wyszedł z tego. To była jakaś tam sprawa zapalenia otrzewnej, coś takiego. W każdym razie było to bardzo, bardzo daleko posunięte. Przez takie właśnie ogromne zaangażowanie i właściwie 24 godziny na dobę dyspozycja tego człowieka, prawda? Miałem takie wrażenie, że on nie zatrzymywał na sobie, nie zatrzymywał na swojej zewnętrzności. Dla niego była zewnętrzność tylko bramą do tego, żeby wejść w rzeczywistość głębszą, rzeczywistość Boga, rzeczywistość transcendentną. Tak jak mówiłem, jeśli rozmowa, on bardzo lubił rozmawiać, ale jeśli rozmowa nie otarła się o Boga, jeśli rozmowa nie zakończyła się tematem Boga, jeśli w rozmowie jakoś nie dotknęliśmy Boga, to była strata czasu, to była rozmowa, która się nie udała. On zresztą też to na wykładach z teologii apostolstwa Słowa Bożego powtarzał, że każda rozmowa musi prowadzić do Boga. Tak jak znamy powiedzenie, że każda droga ma prowadzić do Boga. Co to za droga, która nie prowadzi do Boga? To on miał takie przekonanie, że każda rozmowa musi prowadzić do Boga. O czymkolwiek byśmy nie rozmawiali, nie? Czy o puszce Coca-Coli, czy o wielkiej, ciekawej książce, to ona ostatecznie musi dotknąć ta rozmowa Boga. I to było w nim piękne. Ta prostota, która jednocześnie pozwalała przychodzić do piękna i wielkości Boga. Jak jeździliśmy do Poznania, do Puszczykówka, zawsze się umawialiśmy wcześniej z Romanem w Ożarowie, no żeby porozmawiać, były takie warunki bardzo skromne, ale wygodne, można było spokojnie wymienić zdanie. I Roman niezwykle często nas zapraszał na spacer
do cmentarza. I ten cmentarz, ja kilkakrotnie byłem sam, co nie znaczy, że wielokrotnie nie byłem z Anulą, ale co zauważyłem, że Roman zatrzymywał się przy grobach, nie tych, gdzie teraz, tej działce, gdzie teraz leży, tylko po przeciwnej stronie. Tam są ustawione groby palotyńskie i mi opowiadał o każdym z nich. I przyznam szczerze, że no, trochę byłem zazdrosny, ale wiedziałem, że on po prostu, ta jego rodzina, to nie są my, to nie są Anula, Remi, czy siostra, czy ten Edmund Forycki, szef tego Związku Polaków w Niemczech, to nie jest Forycki, który w Berlinie był lekarzem. To była jego rodzina. I on tak opowiadał te życiorysy, to jakbym czytał złotą legendę Worażina. I wiedziałem, że on jest, no tak, jest dla nas, ale on przede wszystkim jest dla nich. I mi się wydaje, że najpiękniejszą rzecz, jaką można było zrobić Romanowi, to właśnie go pochować wśród swoich braci.